pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie i dzisiaj przychodzę do Was z kawką w ręce, do Waszej sobotniej kawki, czyli zapraszam Was na film o tym, jak ja sobie umilam jesień. Taki trochę w klimacie jesieniarskim, chociaż ja muszę przyznać właśnie, że ja jesieniarą nie jestem. Dlatego postanowiłam ten film nagrać dla wszystkich z Was, które za jesienią nie przepadają, a jakoś musimy dotrwać do tej wiosny, albo chociaż do czasu świątecznego, bo on jest zawsze fajniejszy niż jesień. Także dzisiaj opowiem Wam tak na luzie, na chillu, będzie może mniej modowo, ale też, natomiast opowiem Wam właśnie o tym, co ja noszę jesienią, czym się lubię otulać, czym się lubię otaczać, bo wnętrza jesienią są dla mnie bardzo ważne. Też dzisiaj Was witam na naszej cudownej tapecie, bo ja ogólnie tak jak za jesienią nie przepadam, tak kolory jesieni we wnętrzach lubię bardzo. I mówię, kurczę, koniecznie ten film musimy tutaj nagrać właśnie na naszej jesieniarskiej tapecie, ale właśnie, czym się otaczam, czym mi tu jesiennie pachnie, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, co lubię jeść, pić jesienią i również czym się lubię inspirować. Także dzisiaj zapraszam Was właśnie na takie moje pomysły, jak dotrwać do czasu świątecznego i do wiosny. I właśnie, zacznę od tego, że ja za jesienią nie przepadam i to jest po prostu fakt. Ja jestem dziewczyną słońca, dziewczyną ciepła, nie lubię zimna, nie lubię szarości, nie lubię mgły, chociaż mgła romantyczna jeszcze nie jest zła, ale ogólnie no nie lubię jesieni, po prostu. Zawsze na Insta Wam mówię, że ja bardzo lubię takie późnoletnie, wczesnojesienne światło i to jest jedyna rzecz, którą praktycznie lubię w tym czasie, czyli po prostu takie światło od końca sierpnia do połowy, czasami drugiej połowy września. Jeżeli w tym roku tego nie zauważyłyście, to w przyszłym roku, jak już właśnie będzie końcówka wakacji, początek września, to się rozejrzyjcie, jak świeci słońce, bo wtedy jest najpiękniejsze światło, też filmowcy to wiedzą, osoby, które się filmą i fotografią zajmują, że wtedy jest najpiękniejsze światło w roku. Dlatego, że wtedy to słońce świeci, ale ono jest złote. Jest po prostu złoto w koło. Ja po prostu kocham to światło wczesnej jesieni, no ale jak już tak, kończy się wrzesień, przychodzi październik, robi się zimno, no to ja najchętniej bym się, wiecie, w sweter, w koc zawinęła i tak po prostu przezimowała do wiosny, ewentualnie do świątecznego czasu, bo to jest zawsze taka miła rzecz, kiedy się robi zimno. Natomiast ja nie jestem fanką, wiecie, jesiennych spacerów, tego, że to jest niby tak romantycznie i w ogóle jakiś tam Halloween. Nie, to nie jestem ja. Ja lubię słońce. Słońce to jest, wiecie, energia, to jest życie dla mnie. Ja jestem dziewczyną ciepła i słońca, więc zawsze sobie ten jesienny czas, czyli październik i listopad, umilam jak mogę, byleby po prostu dalej do świąt i do wiosny. Również tymi sposobami umilam sobie potem styczeń, luty, bo to są też takie trochę dołujące miesiące, zanim się zacznie robić ciepło. No ale generalnie od razu Wam powiem tu z ręką na sercu, że ja jesieniarą nie jestem i nigdy nie byłam. Jestem bardziej w takim trybie, wiecie, po prostu przetrwania. Tak, no ale właśnie, dla mnie wtedy, kiedy, wiecie, jest mi zimno, źle, ciemno, zimno, do domu daleko, jak to ja się śmieję, bardzo ważne są rzeczy, którymi się otulam i otaczam. I jak wiecie, ja bardzo często w filmie, w filmach w ogóle i w filmie dzisiaj też będę mówić o tym, że ja lubię miękkie, otulające ubrania, które po prostu sprawiają nam komfort, które poprawiają nam to, że czujemy się takie, jakby jakoś tej codzienności, że czujemy się otulone, cieplutko, zaopiekowane, jak w kołderce, jak w kocu. No i właśnie, podstawą moich ubrań jesienią są oczywiście dresy wszelkiego rodzaju po prostu, czy na spacer z Tolkiem, czy po prostu gdzieś pobiegać. Ostatnio Wam fajny dres z Mormua w zakupach pokazywałam. I oczywiście wszelkiego rodzaju swetry. Dzisiaj na sobie też mam sweter z Mormua z zakupów, notabene. On ma właśnie taki fajny, lekki golf, jest z wełny merino. Ja merino bardzo lubię na chłodny czas, bo merino jest dobre, jak już nieraz mówiłam, na te takie czasy i na zimno, i na ciepło. I na ten też czas taki, kiedy na przykład rano mamy, wiecie, 3 stopnie, a za dnia mamy 13, bo ta wełna się dostosowuje do temperatury ciała i w takim swetrze nie będzie Wam przy 13 za gorąco, ale on też Was świetnie ogrzeje, jak będą 3 stopnie, ale pokażę Wam dwa takie swetry, które uwielbiam, mam je od zeszłego roku i właśnie już je wyjęłam i też w nich sobie śmigam. Pierwszy z nich to jest kos brązowy, po prostu idealnie jesieniarski kolor, to jest kardigan, ten sweter jest rozpinany, on jest wełniany i właśnie jest świetny, czy po domu go sobie noszę, czy
zarzucam na przykład na jakiś t-shirt i leginsy, bo on jest też dłuższy. Ma właśnie świetne jesienne kolory, które ja generalnie lubię. Ja tylko po prostu nie lubię dołującej aury. Tak. I bardzo, bardzo go lubię i już go teraz noszę i jest mi fajnie. A drugi sweter, który po prostu kocham od ubiegłego roku, bo on jest fajny i do rajstop, i do leginsów, i też po domu w nim sobie chodzę. To jest sweter z Vasali. Widziałam, że dziewczyny go ponownie wrzuciły, także on jest ponownie dostępny. No nie dziwię się, bo to jest bestseller. To jest sweter, który jest też wełniany i który jest bardzo długi. On jest taki, tu może wrzucę moje zdjęcie w nim, że ja go noszę w formie sukienki. Dla wyższych z Was może być to po prostu dłuższy sweter za pupę, a dla tych krasnalowych bardziej, to spokojnie może być sukienka, także taka swetrowa sukienka po prostu z wełny. Wydaje mi się, że to jest alpaka, bo on jest taki mięciutki. On ma też po prostu taki, wiecie, duży golf. No czy może być coś fajniejszego jesienią na pierwsze chłody, bo wiecie, zimą, kiedy jest już zimno, no to wiemy, że musimy się opatulić, że szalik, że puchówka, że kołderka i tak dalej. I już nasz organizm, mam wrażenie, przynajmniej mój organizm, bo ja tak będę o sobie mówić, o swoich doświadczeniach, już jest do tego zimna przyzwyczajony. Dla mnie najgorszy jest właśnie październik, listopad, kiedy zaczyna się robić zimno, kiedy ja marznę, kiedy po prostu w grudniu, wiecie, jak jest 5-10 stopni, to się cieszymy. Fajna pogoda, ciepełko, nie? A jak się robi 5 stopni w październiku, to mamy takie... No ja właśnie wtedy bardzo potrzebuję takich otulaczy. Także ten sweter Wam ogólnie bardzo polecam i go uwielbiam. Fajnie, że dziewczyny go cały czas mają. No i też oczywiście różnego rodzaju szale już wyciągam z poprzednich sezonów. Albo kupuję nowe. Też muszę uważać na siebie, bo w październiku ja bym kupiła każdy szal, który mi po prostu wpadnie w oko. Nieważne, czy... Wiecie, on mi będzie potrzebny i będę go używać, czy nie, dlatego że tak mi jest zimno, a ja też mam, często o tym mówię, wrażliwe gardło ogólnie i głowę, ale gardło mam bardzo wrażliwe, może dlatego, że dużo mówię na co dzień, też trochę głosem pracuję, ale właśnie ja bardzo lubię takie golfy nieprzydłużające wszelkiego rodzaju i szale. No i właśnie wyjęłam sobie dwa, jeden z ubiegłego roku, jeden sprzed 6-7 lat, z ubiegłego roku z Kosa. Taki fajny też, to jest wełna i myślę, że on jest z moherem, to już widzę od razu po prostu po jego włosach. Natomiast on ma bardzo fajne kolory, bo ma takie kolory, widzicie, nie? Beże, niebieskie, czyli do jeansów jest super, do właśnie wszelakich beży jest super. To jest też takie połączenie kolorystyczne, które wiecie sobie wyjmę i za rok, za dwa, za trzy, za cztery. No ale ja sobie, wiecie, już się opatulam, jak gdzieś wychodzę z Tolkiem wieczorem czy rano na przykład, albo po prostu jak gdzieś wychodzę, to ja lubię się opatulić w październiku szalem i tak samo w ogóle mój mąż się z tego na maksa śmieje, bo mówi, co ty, jak po prostu jak zimą wyglądasz, jakby było minus 10 stopni, a właśnie o to chodzi, że mi w październiku, kiedy są te pierwsze chłody, jest tak zimno, jakby było minus 20 zimą. Mam nadzieję, że będziecie wiedziały, o co mi chodzi, bo mój organizm nie jest przyzwyczajony. Ja jak tylko mogę, to wskakuję, wiecie, w puchówę albo właśnie w taki ogromny szal do kurtki, żeby mi po prostu jeszcze mnie ogrzał. No i też sobie wyjęłam ten szal z Burberry. Ja go mam już dobre 6-7 lat. To jest ich klasyczny szal, ale w takiej rokowej odsłonie. Pamiętam, kupiłam go zimą, no jakieś 6-7 lat temu w Londynie, bo bardzo chciałam mieć od nich szalik, ale te takie zwykłe, one są dla mnie za cienkie, za krótkie, za... No takie za mało szala w szalu, że tak powiem. Chociaż wiecie, one są kaszmirowe, więc one mogą być malutkie, to nie jest problem. Natomiast no, dla mnie tak stylówkowo, ja wolę duże szale, więc kupiłam sobie po prostu ich klasykę, ale właśnie z tymi frędzlami i sobie właśnie też go wyjęłam. Ostatnio bardzo go też lubię nosić. I coś, z czego po prostu mój mąż się śmieje, czyli właśnie ja bardzo szybko, bo już czasem nawet we wrześniu, wyjmuję na wierzch emu i różnego rodzaju takie, wiecie, grube człopaki, głównie emu, no bo te lubię, te ostatnio notabene pokazywałam misiowe w filmie o trendowych rzeczach, które też wyjęłam i też w nich chodzę, bo mi jest po prostu zimno w nogi. Ja lubię takie rzeczy, które są po prostu ciepłe w nogi, jak się robi zimno. Tutaj kurtka może być lżejsza, spodnie mogą być lżejsze, ale wiecie, szal i nogi muszą być tutaj zabezpieczone i ja też w emu, też z tego się mój mąż śmieje, ja czasem chodzę do czerwca w nich rano. Bo ja po prostu, albo wieczorami, bo ja lubię, kiedy jest mi ciepło, ciepło w nogi, zwłaszcza w tych okresach przejściowych, także nie wstydźcie się, wyjmujemy swoje emu i chodzimy w nich wtedy po prostu, czy tam agi, czy różne inne tego typu pluszane buty, kiedy tego potrzebujemy. I jeszcze Wam przy okazji właśnie ubrań, takich wełnianych, fajnych, pluszowych, polecę jedną polską markę, którą niedawno poznałam, bo właśnie dzisiaj też Wam pokażę różne rzeczy różnych marek, takie klasyki i jakieś tam nowości u mnie, więc też mam nadzieję, że się zainspiruje.
wiecie. Natomiast poznałam polską markę Alvero i ja nie wiem, czy Wy ich znacie, bo ja ich nie znałam. A jak ja weszłam na stronę, to jest w ogóle polska marka z gór, która robi rzeczy wełniane, z wełny, o bardzo dobrym składzie, z owczej wełny, właśnie w mega trendowych fasonach. Oni mają mnóstwo płaszczy, krótkich, długich, kamizelek, czapki, szaliki różnego rodzaju, rękawiczki. Właśnie zamówiłam sobie od nich taki komplet, akurat ja sobie wzięłam panterę, bo mi się też podoba to, że oni nie tylko mają takie wełniane kolory, chociaż one są najbardziej klasyczne, oczywiście różnego rodzaju beże, brązy, czernie, ale mają też właśnie wzory, takie bardziej pojechane kolory z tej wełny. Ja sobie zamówiłam taki komplet, czapa wełniana, rękawiczki na jeden palec, no i jeszcze one, jeszcze mam je z metką, no ale zobaczcie w ogóle, zobaczcie jakie czaderskie po prostu. Tak, i jeszcze do tego taki wielki szal, który ostatnio jak sobie założyłam, to po prostu mój mąż, no nie mógł ze mnie ze śmiechu, mówi, ty wyglądasz jakbyś się po prostu gdzieś na jakąś ciężką zimę ubrała, a mi po prostu było zimno, bo jak powiedziałam, mi jest teraz zimno. Póki się do tej zmiany temperatury nie przyzwyczaję i on jest taki po prostu, ja Wam w ogóle podlinkuję notabene wszystkie rzeczy, do których oczywiście znajdę linki na dole w opisie, ale on jest taki ogromny, on jest jak koc. To jest taki szal, który może być, wiecie, szalem, a który możecie w pracy sobie zarzucić na ramiona, o ile możecie oczywiście sobie pozwolić na takie okrycie, albo gdzieś w domu po prostu sobie zarzucić, jak Wam będzie chłodniej. No świetna marka w ogóle. Już też czaję się na kolejne rzeczy, tylko co Wam mogę powiedzieć, to, że to są takie rzeczy z wełny owczej. Jeżeli byście coś chciały od nich, a jak wejdziecie na ich stronę, to gwarantuję Wam, że przepadniecie. Mają też bardzo fajne kapciuszki i też w ogóle takie kapcie z wełny, które wyglądają jak eleganckie kapcie. Ja już swoje mam kapcie, o których zaraz jeszcze powiem, więc nie zamawiałam, ale pierwszy raz widziałam w ogóle kapcie, które są wełniakami, które są w ogóle w fasonie eleganckich kapci domowych, takich pantofli. U nich w ogóle to jest w kategorii pantofle, także też ciekawa sprawa. Zobaczcie sobie koniecznie, bo to jest takie ciekawe połączenie, bo wiecie, czasami chcemy mieć takie ciepłe kapcie, ale można powiedzieć na przykład, że o, ja nie mogę do takich wełniakach chodzić, jakby z gór góralskich. Nie, ja wolę eleganckie, wiecie, kapcie, pantofle po domu, a oni mają właśnie fasony eleganckich, fajnych takich sliperów, właśnie z wełny. Bardzo to jest ciekawe, ale w każdym razie, co chciałam jeszcze powiedzieć, to, że przy okazji Alvero, że jeżeli byście chciały coś od nich, to od razu Wam powiem, że musicie dobrze znosić wełnę, bo to jest wełna owcza. To jest taka wełna, że jeżeli tylko macie jakiekolwiek takie, jakby, że coś Was gryzie czasami, to nie wiem, czy dacie radę tutaj, nie? Bo to jest taka wełna, że wełna. To jest taka 100% wełna. Ja wełnę bardzo lubię, więc to jest coś idealnie dla mnie i też właśnie fajna rzecz. I kolejna turbo dla mnie ważna rzecz, jeżeli chodzi o jesień, to są skarpety i kapcie. W ogóle skarpety to jest coś, bez czego ja sobie życia nie wyobrażam. Już nieraz w filmach pokazywałam, czy na Insta, i dobrze wiecie, że ja kocham skarpety. Ja cały rok po prostu potrafię spać w skarpetach. Gdzie byśmy nie jechali, w jaką podróż, nawet latem, ja zabieram skarpety, bo mi często jest zimno w nogi i po prostu skarpety to jest dla mnie życie, no a jesienią to jest absolutny must have. No i właśnie, fajne skarpetki teraz mają różne marki, bo mają sporo skarpet naprawdę ze dużą zawartością wełny, czy merino, czy kaszmiru, wiecie, już teraz wiadomo, że jak mamy napisane skarpetki z wełną, to zawsze sprawdzamy skład, ale już teraz myślę, marki jak już piszą, że skarpety są z wełny albo z wełną, to tej wełny jest sporo, ale tak czy owak sprawdzajcie, czy czasem tego kaszmiru tam nie jest, wiecie, czy wełny 10% w składzie, co nie? Natomiast właśnie, kto ma fajne skarpetki? Na pewno super skarpetki ma Gabriela, mówiłam niedawno w filmie, ale one do mnie właśnie dotarły już po nagraniu, czyli to są skarpetki z, uwaga, 88% kaszmiru, proszę bardzo, one mają różne kolory, jeszcze ich nie otworzyłam, bo męczę jakieś takie stare z zeszłego roku, ale już lada dzień je otworzę, mówię, dobra, zostawię je sobie do tego filmu. Dokładnie, także takie skarpetki. Fajne skarpetki też mają elementy. Mam nadzieję, że już je mają, bo to jest moja para z zeszłego roku. Tutaj jest, słuchajcie, łącznie wełny 60%, ponad, z czego 50% to jest alpaka. I pamiętam, że oni też mieli różne wzory, różne kolory, także zobaczcie sobie w elementach, ale świetne też skarpety z dużą ilością też właśnie kaszmiru są w Arkecie. Ostatnio je sobie zarówno Michał kupił, jak i ja, te same, dlatego, że one są unisex,
tylko ja wziąłam tam rozmiarówkę mniejszą, on wziął rozmiarówkę większą i właśnie takie szare, fajne, one też będą czy właśnie do jakichś emu, czy żeby sobie zbluzować, do trampek, bo ja też lubię takie połączenia, w ogóle lubię chodzić w trampkach i w butach sportowych, że tak powiem, w sneakersach, o. No wiadomo, jak już się robi zimno, no to do sneakersów fajnie jest mieć właśnie skarpetę, która nas gdzieś tam ogrzeje i to jest totalnie fajne połączenie, nawet jak na dworze jest, wiecie, koło zera, nawet jak jest 5 stopni, to przy takich, w takich skarach i w sneakersach będzie skórzanych ok. Ale właśnie też Wam te skarpetki podlinkuję i jeszcze Marko ma fajne skarpetki i właśnie próbowałam je znaleźć, bo mi się wydaje, że oni mi je wysyłali i one mi przepadły. Także muszę się przypomnieć, bo oni też mają skarpetki z wełny merino w tym sezonie. Także jak będziecie coś sobie zamawiać z naszej kolekcji, to możecie sobie przy okazji wrzucić fajne skarpetki też do zamówienia. Także tak, to muszę sobie zapisać, żeby sobie te skarpetki od nich zamówić, ale wiem, że też mają, też je Wam na dole podlinkuję. No i kapcie, ja tutaj jeżeli chodzi o kapciuchy, to jestem wierna marce Vanuba, tu Wam pokazuję moje, teraz siedzę po prostu z bosymi stópkami tutaj, ani skarpet, ani kapci, no bo te kapcie mam normalnie na stopach, a po prostu wzięłam je do nagrywania, ja uwielbiam ich kapcie, miałam ich różne modele, od bardziej zakrytych, po odkryte, po właśnie teraz jest nowość, te takie na krzyż, one są super, są bardzo dobrej jakości, świetnie grzeją, dobrze się noszą, nie ścierają się, bo wiecie jak to było z tymi emu kapciami, one się tak trochę ścierały i to było niefajne, a te się nie ścierają i generalnie są też higieniczne i są ciepłe, bo to jest prawdziwa wełna, także Vanubkę Wam polecam. I jak już mówiłam w tym filmie kilkukrotnie, no za jesienią nie przepadam, natomiast absolutnie przepadam za kolorami jesiennymi we wnętrzach. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale ja po prostu kocham wszelkiego rodzaju dęby, drewno, brązy, taki styl, wiecie, mid-century modern, widzicie tę tapetę połączone z zielenią kwiatów, no takie kolory właśnie, cała taka paleta jesieniarska od zieleni poprzez brązy, fiolety, różnego rodzaju, tak się nawet tutaj rozglądam, miody, cegły, wiśnie, to jest coś, co ja po prostu wnętrzarsko lubię. No ale kiedy przychodzi jesień, to na przykład nie przystrajam domu w żadne dynie, jakoś tak nie przemawia do mnie. Ja w ogóle też dyni nie lubię jako smaku, to jest w ogóle ciekawe. Natomiast kocham marchewkę. Ale do tego jeszcze dojdę w części jedzeniowej. Ale właśnie, jakby te motywy halloweenowe, motywy dyniowe, to nie do końca jest mój vibe. Także tutaj żadnych takich u mnie nie zobaczycie raczej. Chyba, że coś bardzo mi wpadnie w oko. Ale jak powiedziałam, ogólnie cały rok lubię jesienne kolory we wnętrzach. I ja stawiam bardziej na połączenia kolorystyczne, jakieś takie wzory typu krata i tak dalej. I takie bardziej klasyczne, ale właśnie w tych kolorach jesienia. No i tutaj Wam pokażę coś, co bardzo lubię, czyli ładne kompozycje ze sztucznych kwiatów. I mówię o tym ładne, dlatego że nie lubię sztucznych kwiatów. I zawsze wszystkie zielenie, które u mnie widzicie, są prawdziwe. Po prostu no nie lubię zieleni, która imituje sztuczną zieleń. Natomiast bardzo lubię kompozycje ze sztucznych kwiatów, które takie trochę wyglądają nasuszone. No i zobaczcie, tutaj sobie taką zrobiłam w tym tygodniu, to jest homla. Byliśmy w Homli na jakichś takich małych, wiecie, jesiennych zakupach, bo kilka rzeczy potrzebowaliśmy. No i zobaczcie, jak to gra z tą tapetą. Jak ja sobie zaraz postawię tam gdzieś na parapecie albo gdzieś te kwiaty, to one będą super siedzieć. To są w ogóle trzy rodzaje. Ja sobie skomponowałam takie połączenie, śmiałam się, bo tego dnia miałam na sobie płaszcz z Bismarck, wrzucę Wam tu zdjęcie. I to połączenie jest idealne z tym płaszczem kolorystyczne. Takie właśnie bardzo, bardzo jesieniarskie. I teraz też te różnego rodzaju sztuczne kwiaty, takie właśnie do dekoracji, takie a la suszone, wyglądają bardzo dobrze i bardzo jakościowo. I kiedy ja właśnie znajdę takie kwiaty, no to wtedy sobie tworzę z nich kompozycję. No i jeszcze sobie właśnie kupiłam w tej Homli ten wazon, więc one tutaj razem będą po prostu tak, wiecie, super jesieniarsko wyglądać. Ale co jest w ogóle zarąbiste jeszcze w tym wazonie, to Wam pokażę, bo zaraz przejdę do tego, że bardzo lubię odpowiednie światło jesienią, zwłaszcza wieczorami. Bardzo nie lubię takiego, wiecie, mocnego jednego światła z góry czy z boku w stylu żarówki. Ja lubię mieć kilka punktów świetlnych, bo to też robi klimat. Natomiast tutaj Wam pokażę hit a propos tego wazonu. I jeszcze taki mały tip a propos kwiatów tego typu. Właśnie tutaj ty żeby nic mi nie spadło, to często te kwiaty są długie, tak jak na przykład te. Ja nieraz tak robię właśnie i często jest problem, żeby je uciąć, no bo one są plastikowe, oczywiście, to właśnie fajnie je sobie po prostu zawinąć tak, nie? Można je zawinąć w dowolnym miejscu i po prostu wtedy one Wam wejdą też do niższego wazonu, to taki
taki mały tipek, ale co jest świetne i co w ogóle mnie kupiło absolutnie, bo ja kocham światło i różnego rodzaju tea lighty, to zobaczcie, ten wazon, też Wam go podlinkuję na dole, to jest też właśnie Homla, on, to jest dwa w jednym. Macie wazon w odcieniach zieleni, taki właśnie w stylu, jaki bardzo lubię, czyli retro, plus macie do niego wkładkę, do której możecie sobie wrzucić tea lighty. No i po prostu powiedzcie, że to nie jest zarąbiste. Macie albo super klimat z tea lightami, albo, to znaczy z podstawką na tea lighty, albo, no ale wiadomo, że je zapalamy, tak? Albo właśnie macie wazon. No w ogóle super rzecz. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Dalej, jeżeli chodzi o tekstylia różne we wnętrzach, to na przykład lubię sobie w kuchni właśnie, ja mam otwartą kuchnię też na salon, więc też jakby wszystko, co jest w kuchni, to lubię, żeby grało z tą tapetą i z rzeczami z salonu. To ja właśnie lubię sobie jakieś takie jesieniarskie, o tego typu motywy, czyli krata w różnych dyniowych odcieniach. To jest fajne, właśnie czekałam, żeby te serwetki już użyć, aż nagramy ten film. Także też są z Homli, także już zaraz je po prostu, wiecie, uruchamiamy po nagraniu. No tak się, wiecie, otaczam właśnie rzeczami jesiennymi, ale bardziej w takim klimacie artystyczno-kolorystycznym po prostu, a nie w klimacie dyniowym. I jeszcze bardzo lubię kubki. Tak, wiecie, piję dużo kawy. Kocham kawę absolutnie. I ja mam też kubki, które, zaraz powiecie, Racka, po prostu już Ci odbiło totalnie. Ale nie, no wiecie, każdy ma jakieś swoje ulubione rzeczy. Ja bardzo lubię kubki i ja też kubki zmieniam sezonowo. Mam kubki takie, które są całoroczne. Jakieś takie na ogół, one są pamiątkami z wyjazdów, więc po prostu cały rok są spoko. Ale mam kubki typowo motywy wiosenne, mam kubki jesieniarskie, mam kubki świąteczne. Także u nas te kubki po prostu się zmieniają, a mój mąż dostaje kota, jak tylko jakieś nowe przynoszę. Ale właśnie, pokażę Wam tutaj jeszcze dwa fajne kubki, które właśnie ostatnio kupiłam. To znaczy w ogóle ja też kupuję na ogół kubki parami dla nas, dlatego żeby były dwa, wiadomo, nie pojedynczo. I kupiłam właśnie dwa takie kubki jeszcze w Homli. Bardzo fajny jest ten kolor. Tak mi się on podoba. Dlatego, że on jest taki właśnie, też widać, że fajnie pasuje, wiecie, do tapety tutaj. To są takie kolory, które są jesienne, ale które nie są takie oczywiste jesienne. Natomiast super pasują do wnętrza. Tutaj ten jest akurat pusty, no bo z tamtego przed chwilą piłam kawę, to go sobie odstawiłam, ale właśnie taki kubek. Również taki kubek kupiłam, ale to dostanie w prezencie bliska nam osoba, jesieniarski z kotem. Także też takie motywy właśnie jesieniarskie z psami czy z kotami też czasem lubię. No wolę to dużo bardziej niż dynie, ale właśnie taki pomarańczowy z kotałem to będzie na prezent. Ale pokażę Wam jeszcze kubek, który po prostu kocham od zeszłego roku, już go teraz właśnie wyjęłam, bo tak, to jest nowość, a to jest Malwina Konopacka, czyli słynny kubek z uchem o takim kolorze. No powiedzcie, że to nie jest idealny jesieniarski kubek. W ogóle te dwa kolory też ze sobą świetnie grają, nie? Wiecie. Homla, Malwina Konopacka, super opcja. I jak ja w zeszłym roku do prezentownika ten kubek kupiłam jako zestaw prezentowy, ale to był dla nas, dla mnie, w sensie wiedziałam, że on zostanie u mnie po prostu. No to już właśnie chwilę popiłam z niego zimą kawę, potem go odstawiłam na wiosnę i lato, bo kompletnie mi ten kolor nie pasuje, a teraz już po prostu gdzieś tam we wrześniu go wyjęłam na wierzch i mówię, tak, mój jesieniarski kubek. Także też lubię po prostu, żeby moja kawka była właśnie fajnie jesieniarska. No i jeszcze, jeżeli chodzi o tekstylia, to też lubię różne poduszki i koce, takie właśnie bardziej już otulające, ciemniejsze. I tu Wam w ogóle pokażę taką serię. Jak ja zobaczyłam ich kiedyś na żywo, na targach rzeczy ładnych, to wiedziałam, to jest też polska marka, że ja muszę coś mieć od nich. Po prostu ja muszę mieć te zatki. I sobie sprawiłam cały zestaw, bo możecie kupić te rzeczy osobno, a możecie je kupić w zestawie. To jest zestaw zatki. No zobaczcie po prostu, to są też kolory jesieni, też kolory pasujące nam do wnętrza. Akurat ten zestaw będzie na kanapie tam po drugiej stronie, bo mamy pokój tak podzielony, salon cały, że po prostu częściowo jest taki bardzo właśnie w klimacie jesiennym, a częściowo jest trochę jaśniejszy, żeby trochę nam zrównoważyło i przełamało, żeby nie było za ciemno, ale one właśnie idą na taką jaśniejszą kanapę. No zobaczcie, ten zadek. Można kupić i poduszkę, mamy też wielki koc, ale ja widziałam po prostu od razu cały zestaw, bo mówię, widziałam ich na targach rzeczy ładnych, widziałam, że te rzeczy są pięknie zrobione, że są różne opcje, są też opcje dla kociar. Zobaczcie, w tym zestawie, który też kupiłam, jest też szalik z zadkiem, bo czy to nie jest super w ogóle? Taki zadek,
Taki zadek. Są skarpetki, jest świeczka, także taki jesieniarski prezent ode mnie dla mnie. Ale właśnie Panama Studio, w ogóle ta seria też czytałam zadki. Została wyróżniona nagrodą na festiwalu łódzkim, na łódzkim festiwalu designu. O. Także to jest też takie, wiecie, i robione przez polską markę i robione przez polskich grafików. Taki fajny właśnie jakościowy projekt, także zadki są już na naszej kanapie i absolutnie umilają nam jesień. No i teraz właśnie to światło, o którym już zaczęłam mówić, bo ja bardzo lubię jesienią różne mieć opcje światła. My też mamy w ogóle fajny LEDon, żoliborz tutaj w salonie, czy gdzieś tam no w różnych pomieszczeniach. Po prostu nie lubię takiego mocnego jednego światła. Bardzo lubię te lighty, stąd ten wazon, który Wam pokazywałam, to jest w ogóle dla mnie super opcja. Zawsze też się w te lighty na początku jesieni cały wór kupuję, zaopatrzam i tylko po prostu sobie zmieniam codziennie. Lubię je sobie porozkładać w ogóle w różnych miejscach, różne świeczki, ale też w ogóle korzystamy z bardzo fajnego rozwiązania, już korzystamy z niego, nie wiem, z 2 lata, z 3? Nie wiem, czy wiecie, ale nie ma nic gorszego dla mnie i dla nas. Tak właśnie było, bo to w ogóle z potrzeby się wzięło. Tutaj to nie jest współpraca, od razu powiem, ale może są między Wami osoby, które nie wiedzą o takim rozwiązaniu, ale my zawsze po prostu się szturchaliśmy, kto pójdzie zapali światło albo zgasi lampki. I zgaś lampki, wiecie, jesień, my już pod kołderką czy pod kocykiem leżymy, wiecie, każdy rozgrzany, no idź zgaś te lampki, albo idź zapal lampki, żeby było fajnie, idź zapal lampki. No i się tak zawsze szturchaliśmy, aż w końcu ktoś nam podpowiedział, nie pamiętam kto, że jest takie rozwiązanie Philips, ono się nazywa Hue. Ono w ogóle teraz, jak patrzyłam, jak my zaczynaliśmy z nim, to nie było tylu produktów. Teraz to tam jest miliard jakichś opcji w tym rozwiązaniu, ale to chodzi o to, że kupujecie sobie taką przejściówkę do wtyczki, instalujecie aplikację w telefonie Hue, no i tam parujecie to i tak dalej, no ale dzisiaj te technologiczne sprawy są proste. No i wszystko, co macie podłączone pod tę przejściówkę, możecie zdalnie z telefonu włączać i wyłączać. Także leżycie sobie, jeden pyk, salon, lampki w salonie się odpalają. Jeden pyk, sypialnia, lampka w sypialni się odpala albo gasi. W sypialni to jest też, wiecie, problematyczne i zgoś światło, a każdy już taki nie chce się wstawać, nie? Także w ogóle ten Hue opcja to jest bardzo fajna sprawa, jak powiedziałam. My korzystamy z prostego rozwiązania, po prostu z tej przejściówki i sobie włączamy i wyłączamy światła. To też można w ogóle robić zdalnie, notabene. Jak Was nie ma w domu, no bo to tak to działa. Natomiast właśnie teraz to z tego można zrobić cały skomplikowany system i włączać różne rzeczy na to. No my korzystamy akurat ze światła, no ale to jest fajna sprawa jesienią, nie? Że sobie wiecie, siedzicie, chcecie zapalić światło, pyk i się zapala, nie? Albo nie wiem, wracacie do domu i chcecie, żeby już Wam był klimat, to sobie zapalacie. Ale mówię, dla nas to najlepsze rozwiązanie było, że nie trzeba wstawać wieczorem, jak się człowiek rozgrzeje i nic gasić. Także to jest fajna sprawa. Też myślę sobie, że to byłaby fajna sprawa do lampek na choinkę na przykład, nie? Że z każdego miejsca w domu sobie tę choinkę zapalacie i gasicie. Ale to tam no, dla każdego coś miłego. Philips Hue, fajna opcja, obczajcie sobie, jak potrzebujecie czegoś takiego. To teraz zapachy, już tu się otoczyłam i pięknie mi pachnie, bo zapachy, jak wiecie, są dla mnie bardzo ważne. No i jesienią, kiedy chcę sobie nastrój podnieść, tym bardziej. No i za mną cały czas się pali świeczka z Zary, dlatego że już ostatnio w Kosmetycznie Racka mówiłam Wam, że ja kocham różnego rodzaju świeczki całorocznie, ale zawsze sobie jakiś taki wiodący zapach w danym sezonie wybiorę. No i w tym sezonie już właśnie ten zapach pokazywałam, to jest Winter Cypress z Zary Home. To już jest seria takich bardziej zimowych zapachów, ale ten zapach mi się bardzo podoba. Mamy i dyfuzory po domu porozkładane, pałeczki i właśnie świeczka, to już jest chyba nasza trzecia, z tego co dobrze kojarzę, dlatego że to jest zapach takiego jesiennego lasu. Jesiennego lasu i on ma też eukaliptus, także tutaj lekka nutka choinki się przebija, ale to nie jest typowa choinka, to nie jest typowy las iglasty, przepraszam, tylko to jest taki mech trochę, mech, las, jesień, bardzo fajny zapach i po prostu doskonale nam się w tym sezonie sprawdza. Także i świeczki, i te pałki, pałeczki uwielbiam. Zresztą ja bardzo lubię zapachy z Zary, chociaż nie wszystkie są bardzo jakościowe, bo to pewnie zależy od różnych mieszanek, ale bardzo wiele mam takich, na które trafiłam i kocham je i jestem z nich bardzo zadowolona. Ale najważniejszą rzeczą dla nas, jeżeli chodzi o zapachy jesienne, to jest oczywiście sypialnia i dyfuzorek na
wilżacz powietrza z olejkami. To jest coś, o czym też już mówiłam, chyba w podsumowaniu roku, o ile dobrze pamiętam, a może wracka kosmetycznie, ale ja sobie jesieni i zimy bez po prostu olejków zapachowych nie wyobrażam. Tak już od dobrych 3 lat, myślę. No i tylko sobie zmieniamy te dyfuzory raz na jakiś czas właśnie, no i zmieniamy sobie olejki. No i właśnie, jeżeli chodzi o dyfuzory, to mamy teraz taki z solą himalajską. On jest w ogóle bardzo fajny, a już testowaliśmy różne, bo moje wymaganie zawsze jest takie, że musi być mały, musi być jasny, bo nasza sypialnia jest jasno-beżowa, powiedzmy. No i musi być taki, żeby można go było całkiem ze światła wyłączyć. Czyli żeby był taki, że może mieć światło. On tutaj ma właśnie tę sól himalajską i podświetlanie na żółto i to jeszcze w kilku opcjach. Mocniejsze podświetlanie i delikatniejsze podświetlanie. Ale też właśnie wiele dyfuzorów ma tak, że kurczę, nie można ich wyłączyć, to znaczy światła. Bo mi chodzi o to, żeby on działał, żeby on, wiecie, nawilżał powietrze, wydawał z siebie te olejki, ale ta para żeby szła, ale żeby był kompletnie wyłączony. A bardzo często te dyfuzory mają jakieś takie delikatne światło albo mają diodę, która się świeci. Ja nie wiem w ogóle, kto je projektuje. No to jest bez sensu, nie? Żeby po prostu nie można ich było kompletnie wyłączyć, zwłaszcza, że ludzie często ich używają właśnie w nocy. I zwłaszcza, że one mają timery. Tutaj macie godzinę 3 i 6, nie? Jak sobie ktoś ustawia na 6, tak jak my, żeby nam powiedzmy prawie całą noc nawilżało, a wiecie, a to się gdzieś tam świeci, jakaś dioda. A tutaj jest opcja, że macie właśnie opcję podświetlenia tych kamieni na żółto, co też jest fajne, bo to daje takie żółte, fajne, relaksujące światło, ale macie opcję też całkowitego wyłączenia i to jest ekstra. Także ten dyfuzor, jeżeli testowałyście różne, to powiem Wam, że ten jest serio fajny. Jakby to jest taki, mówię, my już trochę przetestowaliśmy różnych. To jest świetne właśnie, że można całkowicie go wyłączyć, ale też taka właśnie solna lampka żółta, to jest też taka, wiecie, kojąca. Ale generalnie kocham. Kocham dyfuzory i to, co my robimy, to jest też nasz taki sposób, to poza takimi klasycznymi zapachami, ja bardzo lubię te z The Body Shop, czyli Sleep i Breathe, albo po prostu Sleep, czyli różnego rodzaju lawendy, a ten Sleep to jest po prostu mieszanka lawendy z różnymi innymi, a Breathe z kolei to jest taki bardziej z eukaliptusem właśnie, czyli na przykład jak czuję się taka bardziej, wiecie, zaziębiona, albo że jak mam katar, to właśnie sobie wrzucam takie olejki eukaliptusowe, albo takie typowo przeziębieniowe właśnie, które sprawiają, że się lepiej oddycha. To jest ta seria na przykład Breathe z The Body Shop, ale mogą być też różne inne, właśnie z eukaliptusem, albo właśnie Sleep, czyli lawenda i wetiwiera, też świetny zapach taki właśnie kojący, albo zwykłe olejki lawendowe. Ale co my robimy, jak powiedziałam, nasz sposób, kiedy jesteśmy w jakiejś absolutnie wyjątkowej, dalekiej podróży, jak na przykład byliśmy na Bali albo w Tajlandii, to przywieźliśmy sobie stamtąd po prostu ich olejki zapachowe. I teraz, kiedy ja mam, wiecie, ciemno, zimno, do domu daleko nastrój, to sobie wrzucam trawę cytrynową z kaolak po prostu z Tajlandii, albo sobie wrzucam właśnie jaśmin, albo tą taką, nie wiem jak się nawet nazywa, ale ten taki słynny kwiat balijski, co oni robią te naszyjniki z tego. I po prostu się czuję, albo sobie mieszam te olejki i czuję się, zamykam oczy, jakbym po prostu była, wiecie, na Bali albo w jakimś super spa. Także ja też lubię jesiennie właśnie tego typu zapachy wspomnieniowe sobie wrzucić i to jest świetne. No to tak poprawia nastrój, kiedy macie jakieś wspomnienia ze świetnym miejscem i po prostu czujecie, oddychacie. Czasem jeszcze sobie zapuszczę jakąś balijską muzyczkę i jest relaks, wiecie, totalny. Ale też świetnym zapachem jest, jeżeli w ogóle lubicie zapachy do dyfuzorów, marka Aesop, którą nieraz Wam tutaj polecałam. To jest taka bardziej premium marka kosmetyków. Oni mają świetne zresztą kosmetyki, zapach Resurrection kocham totalnie. Jakbyście tej marki nie znały, to warto od tego zapachu zacząć. Ale oni też mają właśnie Anuk Oil Burned Blend. To jest też, to jest też właśnie Lemon Rind, Ying Liang, Bergamotka. To jest też bardzo fajny zapach właśnie do dyfuzora parowego i on jest jak z takiego, jest taki dobry zapach, bo już go połowę zużyliśmy, bo też dużo tych kropli wrzucamy, bo ja lubię czuć ten zapach, ale to jest taki zapach jak z takiego bardzo jakościowego, dobrego spa. I to jest też zapach, który totalnie mnie relaksuje. No właśnie, Ying Liang, ta bergamotka, coś tam, Lemon Rind, to pewnie coś jest, jakaś cytrynowa trawa, czy cytrynowe coś tam. To jest też taki wschodni zapach, ale z kategorii takich właśnie, no ja, tak jak powiedziałam, byłam już w paru takich bardzo jakościowych spa w moim życiu, w pięknych i ten zapach tak mi się kojarzy z takim właśnie dobrostanem, z odpoczynkiem, z miłym czasem. Więc
my w sumie sobie, wiecie, dwa rodzaje zapachów zapodajemy, albo uspokajająco-lecznicze, albo właśnie takie przywracające wspomnienia i taki dobry nastrój. Ale co jeszcze bardzo lubię, to wszelkie mgiełki do poduszki. Teraz właśnie idą do mnie z takiej nowej marki, ale to no, kiedyś Wam opowiem, bo zamówiłam, ale jeszcze mam tutaj resztkę naszego sprayu do pościeli, Deep Relax, pamiętacie, z Lulalove. One już kompletnie nie są do kupienia, ale hit jest taki w ogóle i to jest też, pokazuje mi, jakie Wy jesteście cudowne, jakie ja mam cudowne widzki. Bo kiedy jakiś czas temu w którymś z filmów mówiłam, chyba o niezbędnikach podróżniczych w czerwcu, że ja już oszczędzam, bo mi się kończy ten nasz spray i ja nie wiem, co ja zrobię, bo ich już nie ma opcji, wiecie, do produkcji. Ja kocham to połączenie właśnie, bo tutaj jest bardzo rozmarnie, nie rozmarnie, jak to się nazywa? Co tutaj w środku jest? Geranium, o właśnie. Geranium, po prostu kocham ten zapach i on mi się absolutnie dobrze kojarzy. I jedna z Was mi napisała, Radzia, jak chcesz, to ja go zamówiłam, ale mojemu tam mężowi on totalnie nie odpowiada i ja nie mogę go używać po prostu. Ja Ci go wyślę. Mam całe opakowanie. Po prostu wysłałam. Także w ogóle dziękuję Ci bardzo, moja droga. Jak to będziesz oglądać, to po prostu używamy. Także ja go kocham. No ale właśnie, ponieważ ich już nie ma, no to zaraz będę testować niedługo jakieś inne rzeczy, no bo też bardzo lubię różnego rodzaju pillow spraye. I jeszcze a propos świeczek, powiem Wam o takim gadżecie, a właściwie o dwóch gadżetach, o których może nie wiecie, a to jest coś, co bardzo ułatwia. Po pierwsze, ja nie używam zapałek praktycznie, tylko zapalam świeczki takim pierdzielnikiem, go kupicie w każdym sklepie. Tutaj mi operator zrobił krzywą minę, mówi, że to jest zapalniczka. Ja nie palę, więc się nie znam. Ale to jest taka zapalniczka, która nie jest taką zwykłą, że sobie spalicie paluchy, jak to zwykło robić na cmentarzu podczas... bo to było jedyne miejsce, gdzie używałam zapalniczki przez lata, co za creepy historia. No ale taka prawda, ja zapalniczki na ogół używałam tylko do zapalania zniczy i zawsze się spaliłam przy okazji. A to jest taka, że się nie spalicie i każdą świeczkę po prostu sobie, każdego tea lighta zapalicie. To można kupić w każdym sklepie, nawet w Rossmanie i też sobie uzupełniacie potem po prostu to, ten gaz, który jest w środku, także nie wywalacie plaszczora, tylko on jest do uzupełnienia, więc to jest też eko i fajna opcja do zapalania. No może ktoś o tym nie wie. Ja na przykład zanim nie zamieszkałam z operatorem, to nie wiedziałam, że takie coś istnieje. A druga sprawa to jest coś, taki przyrząd, szczypczyki do przecinania knota. I to jest świetne. Ja to mam z marki Kiuka, z tych takich fajnych świeczek, które notabene gdzieś tam tu za mną stoją. Może widzicie, taka biała stoi, bo mamy ich kilka. One też są świetne, takie prezentowo doskonałe. I oni mają właśnie takie świetne szczypczyki. Myślę, że wiele marek je ma, więc to jest ogólna sprawa. Ale co mi się w nich podoba, właśnie z tym przecinaniem knota, no bo wiadomo, że przy świeczkach trzeba przecinać knota, żeby ta sadza się, żebyśmy potem tego nie wdychały, między innymi. Ale co one mają fajnego, to to, że one mają tutaj taką półeczkę jakby, że jak przytniecie tego knota, to ta część, którą przytniecie, ta sadza nie wypada gdzieś tam, tylko ona tutaj na takiej półeczce zostaje i potem po prostu w śmietniku to sobie wytrzepujecie. I to jest ekstra. Nie? Bo nic tutaj nigdzie nie ma brudnych, nie wiem, macie jasną świeczkę, przytniecie knota i Wam ta sadza gdzieś tam pobrudzi tę świeczkę, a tu nie ma takiej opcji, bo ona po prostu zostaje na górnej części. Nie wiem, może wszystkie szczypczyki to mają, ja nie wiem, bo to jest mój pierwszy szczypczyk profesjonalny, ale ten ma i jest po prostu super. Dobra, a jeżeli chodzi, także to takie, wiecie, nasze zapachowe różne triki i umilacze, no bo nie ma nic lepszego, jest taki wieczór, zimno, ciemno, człowiek zmęczony i sobie zapodacie w takim dyfuzorku po prostu, miłe wspomnienia. No ja jestem osobą, która jest bardzo wrażliwa na wszelkiego rodzaju zapachy, więc dla mnie, na mnie na przykład właśnie to działa chyba bardziej nawet niż zmysł wzroku, powiedzmy. Niż zmysł taki, że oglądam fajny serial, nie? To jest fajne, ale jak poczuję, to czuję bardziej niż widzę. Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie kocham zapachy. No i teraz, jeżeli chodzi o perfumy takie jesieniarskie, bo tu też mam kilka zapachów Wam do polecenia, to są wszystkie zapachy moje z poprzednich lat, które bardzo lubiłam i które, jeżeli szukacie fajnych perfum, takich jesiennych, ale nie słodkich, bo to jest też ważne. Ja nie lubię słodkich zapachów. Ja o tym też w Radzka Kosmetycznie często mówię. Dlatego może nie lubię dyni, dlatego może jakoś tak te wszystkie karmele, dynie, karmel kocham jeść, ale do tego zaraz przejdę. Natomiast nie lubię zapachów waniliowych, kokosowych, karmelowych,
dyniowych, takich typowo słodkich zapachów. One mnie mdlą generalnie we wnętrzach. Świeczki, dyfuzory, nie mogę mieć słodkich zapachów. Tak samo pod prysznic. Jak się umyję jakimś takim słodkim zapachem, to mam wrażenie potem, że jestem brudna, że się do siebie kleję. Ja muszę, jeżeli jest jakaś słodycz w danym zapachu, mieć rzeźkość też dla wyrównania. Takie zapachy też znam i czasem Wam polecam, ale ja wolę takie zapachy, które są powiedzmy jesieniarskie, ale bardziej idą w mech, w drewno, niż właśnie w słodycz. No i cztery zapachy z moich lat poprzednich, które bardzo, bardzo lubię. I jeżeli szukacie właśnie fajnych perfum na jesień, na teraz, z jesieniarskim vibe'em, to Wam polecam. Po pierwsze, to są perfumy, których teraz używa Michał, ale to jest Boho Boco Magic Mushrooms. Już mamy połowę zużycia. One są w ogóle w takim dziwnym kolorze, takim fluorescencyjnym, faktycznie, wiecie, magiczne grzybki. Znaczy, no, wiadomo, ale ten zapach jest bardzo ciekawy, bo on pachnie takim mchem, lasem, ale mchem. Jest właśnie takim trochę grzyby, trochę ziemia, trochę mech. On też inaczej pachnie na każdym, bo on inaczej pachnie na mnie, inaczej na Michale. Zdecydowanie bardziej wolę go na Michale niż na mnie. I zawsze jak on się nim popryska, to ja mówię, kurczę, pryskaję się tym zapachem, bo ja czuję mech, czuję ziemię, ale taką pozytywną ziemię, taką nawilżoną ziemię, nie wiem jak to powiedzieć. I to jest ciekawy zapach, także Boho Boco właśnie Magic Mushrooms. Drugi zapach sprzed kilku lat, który też Wam pokazywałam, którego jeszcze trochę mam, to jest Flower Head by Redo. Go też dostałam od Michała na jakąś okazję, już nie pamiętam na jaką, ale to było jesienią i to jest też po prostu kompozycja kwiatowa, która nie jest rzeźko kwiatowa, tylko która jest właśnie taka bardziej ciężka, ciemna i jesienna. Jest po prostu świetna. Nie pamiętam dobrze historii tych perfum, ale tak przypominam sobie po części, że on powstał, że inspiracją do niego były wianki z kwiatów zakładane właśnie na szyję gdzieś tam w jakimś kraju, przy okazji jakichś tam świąt, no w wielu miejscach gdzieś tam w Azji się te wianki właśnie z kwiatów zakłada, ale to jest dosyć ciężki zapach, ale kwiatowy, coś bardzo ciekawego, Flower Head by Redo, kolejny zapach, który, to jest akurat limitka, ale on normalnie ma białe opakowanie, jak wszystkie dyptiki, to jest Kyoto dyptik, tak, to jest też taki zapach, który właśnie jest azjatycki, i też mi się bardzo kojarzy z jesienią, bardzo, może dlatego też, że go jesienią używałam, ale on jest też ciekawy, bo jest taki, no Kyoto, mocno azjatycki, ale jest też taki cięższy trochę, też taki z nutą bardziej jesienną niż wiosenno-letnią, także Kyoto, ja mam właśnie jeszcze w takiej limitce, bo kupiłam sobie wtedy limitkę w takim opakowaniu właśnie czerwonym. One normalnie są białe. A ostatni zapach z cyklu jesieniarskich absolutnie, to jest oczywiście Oplotka i Fumé. Ten zapach też Wam polecałam jesienią, wydaje mi się, że z 2 lata temu. Wiele z Was go sobie kupiło po moich poleceniach, bo do mnie pisałyście. I on jest też świetny. On jest też właśnie bardzo ciekawy i bardzo moim zdaniem jesienno-wnętrzarski. I moim zdaniem go można wykorzystywać nie tylko do pryskania siebie, ale wydaje mi się, że też do pryskania wnętrz, bo on jest bardzo taki, jest piękny właśnie taki jesieniarski. Także to są takie moje 4 inspiracyjne propozycje zapachów, a nuż sobie skorzystacie. A teraz od tego, co wąchamy, przejdziemy do tego, co jemy i pijemy. A jak wiadomo, jesień sprzyja, bo jest ciemno, bo jest zimno, siedzimy w domu, jakieś pyszotki pod kocykiem pijemy albo jemy, także tak, już sobie to muszę przygotować to, co uwielbiam i już Wam pokazuję. Już tu mam i mi pachnie i powiem Wam, że coś czuję, że jak nagram ten film, to będzie jedzone. Ale jeżeli chodzi właśnie o jedzenie i picie, to co mi na maksa, jeżeli chodzi o picie, umila oczywiście, to jakaś poranna, pyszna kawka. Powiem Wam w ogóle, że ja jako osoba, która, jak powiedziałam, nie jest jesieniarą, nie przypadam za herbatami. Ja w ogóle prawie nie piję herbat. Ja herbatę piję, jestem, wiecie, gorąca dziewczyna, nie potrzebuję się jeszcze dogrzewać. Tylko kawa mnie dogrzewa, ale śmieję się oczywiście, bo wiem, że jest między Wami na pewno wiele fanek pysznych różnych herbat i zaraz mi napiszecie, Rocka, ty nie wiesz co dobre, no może nie wiem, ale ja herbatę piję wtedy, kiedy coś jest nie tak ze mną, czyli kiedy bardzo zmarzłam, kiedy jestem chora, albo kiedy faktycznie jest ten taki czas zimowy i piję taki zimowy napar, naparo herbatę, bo to w zależności od kombinacji różne rzeczy się pije. Piję tylko wtedy, kiedy ja wiosną, latem albo jesienią sięgam po herbatę, to znaczy, że coś mnie bierze. I w ogóle kiedyś tak miałam, że ja po tym w ogóle rozpoznawałam, że może zbliżać się jakieś przeziębienie, że mi się chciało herbaty. Kiedy mi się chce herbaty, to już znaczy, to już
to już wiem, że coś się dzieje. Także tutaj, jeżeli chodzi o herbaty, to nic Wam nie polecę, ale jestem absolutnie kawową dziewczyną cały rok, a jesienią to w ogóle nie ma nic przyjemniejszego niż kawka o poranku i kocham starbucksową pumpkin spice latte. Ja wiem, że zaraz napiszecie, że to jest cukier, że to jest w ogóle ulepek, że kto jak to można pić i że w ogóle komercha. No ja lubię kawę ze Starbucksa, ja lubię w ogóle kawę z sieciówek i ja nigdy nie miałam się za jakąś kawoszkę, ja po prostu kocham kawę taką, jaka mi smakuje, to nie musi być żadna speciality, to może być totalna komercha, byleby mi smakowała i ja po prostu uwielbiam pumpkin spice latte i ja teraz za każdym razem jak gdzieś jestem, gdzie jest Starbucks, to chociażby małą, bo najczęściej biorę małą albo średnią, bo większych nie jestem w stanie wypić, bo one faktycznie są bardzo słodkie, a ja jestem osobą, która dobrze toleruje słodkość, która wiecie, test na glukozę łyka i w ogóle... Zero problemu. Pamiętam, to był hit, kiedyś sobie robiłam, taka mała dygresja, pani mi powiedziała, że właśnie ten taki, wiecie, co się ten ulepek pije, że ludzie piją naraz, czasami robi im się niedobrze, to znaczy na raty, że nie naraz, że robi im się niedobrze i że w ogóle tak, żeby ostrożnie to pić i tak dalej, a ja mówię, proszę pani ma do czynienia z profesjonalistką w ogóle, wiecie. Także ja mam dużą tolerancję na słodkie, serio. Tak, a pumpkin spice to zawsze albo małą, albo średnią, ale kocham. Jak tylko ona się pojawia, nawet jak jest ciepło na dworze we wrześniu, to dla mnie to jest smak jesieni po prostu i uwielbiam totalnie. Ale jeżeli nie jesteście bardzo słodkie, to jeżeli chciałybyście jej spróbować, to polecam zacząć od małej pojemności, bo ona jest naprawdę hardkorowo słodka. Dobrze, jeżeli chodzi o słodycze różnego rodzaju, to w ogóle kocham, poza klasykami, kocham miody. Miód to jest też właśnie takie coś, no miód, które bardzo lubię jeść jesienią i zimą, kiedy jest zimno. Jakoś tak miód mi się kojarzy z zimnem, nie wiem czemu. No tak mam, może dlatego, że czy do herbaty właśnie jak coś mi jest, albo po prostu sobie mieszam, nie wiem, z serkiem wiejskim, uwielbiam różnego rodzaju miody. No i właśnie poznałam niedawno świetną markę, pasiekę rodziny Sadowskich. Polską w ogóle, jaką my mamy czaderską markę, słuchajcie, z miodami. To się nie dzieje. Zamówiłam oczywiście od razu ileś tam rzeczy, no bo kocham różnego rodzaju miody. Kocham miody z różnymi, czy przyprawami, czy z owocami, ale lubię, żeby one były dobrze zrobione, żebym ja czuła i miód, i te owoce. No i właśnie zamówiłam sobie kilka od nich i tak o, słuchajcie. Miód z przyprawą piernikową, już tutaj trochę go zżarłam, no bo sobie go właśnie mieszam z serkiem wiejskim i to jest dla mnie super przekąska. No doskonałe, słuchajcie, jakbyście jadły po prostu piernika z miodem, no przepyszne. Jeżeli lubicie piernik, to smak piernikowy, przyprawy piernikowe, to po prostu ten miód to jest boskość absolutna. To jest taki, wiecie, deser sam w sobie. Miód z jabłkiem i cynamonem. Też tam mam, teraz mi się przypomniało, zamówiliśmy też miód z kardamonem. Także takie rozgrzewające, pyszne miodziki. No w ogóle kocham to absolutnie. Jeszcze jedną w ogóle fajną rzecz, tylko tu Wam pokażę pełne opakowanie, nie te zużyte, no bo nie będę Wam pustego słoika pokazywać, ale mają też takie fajne, na przykład miodogryzki, czyli to są takie do żucia bardziej, bo one są dosyć twarde, takie przekąski miodowe, które sobie po prostu gryziecie, zdrowe, fajne. I jeszcze mają jedną fajną rzecz, którą też muszę Wam pokazać. To jest w ogóle mój hit. Też Wam pokażę taką, jakie nie jest użyte. No, zaraz też pokażę Wam parę takich komercyjnych słodyczy, ale o! Zobaczcie, jak ja to zobaczyłam. To jest kula czekoladowa z malinami. Też od nich, też z rodziny w ogóle Sadowskich, tak. I to jest taka kula, którą wrzucacie do kubka, zalewacie ciepłym mleczkiem i ona się rozpuszcza i ona ma w środku maliny. I macie czekoladę, maliny i mleko. No po prostu to jest taki czad. To jest w ogóle takie przyjemne. Już pomijam, jak to jest dobre. To jest w ogóle takie, też w ogóle fajne prezentowo, takie, no to super, jesieniarskie, wiecie, zimowe, świetne. Bardzo, bardzo dobra rzecz, w ogóle fajnie, że mamy taką markę. Ja lubię odkrywać tego typu polskie marki, bo lubię nie dość, że wspierać polskie marki, nie tylko modowe, ale ogólnie. No to jeszcze po prostu mamy, wiecie, mamy świetne w ogóle wyroby jedzeniowe u nas w kraju. I też zwiedzając świat, będąc w różnych miejscach, widzę, że my pod względem w ogóle jedzenia jesteśmy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mamy bardzo dużo świetnych, właśnie zdrowych rzeczy do jedzenia produkowanych tutaj.
Też ostatnio słucham takiego e-booka o ultra przetworzonym jedzeniu, ale to w inspiracjach za tydzień Wam powiem. I naprawdę cały świat, albo bardzo dużo świata zachodniego, może tak, się odżywia w straszny sposób. I oni nie mają też skąd wziąć w ogóle nieprzetworzonej żywności. A my mamy tyle fajnych firm, także tutaj właśnie pasieki rodziny Sadowskich, manufaktura, super sprawa. A teraz, jeżeli chodzi o takie bardziej, wiecie, słodyczowe słodyczki, to co ja kocham absolutnie, to jest karmel, toffee, kajmak, krówka. To są moje smaki. Jeżeli ktoś mi kiedyś chce zrobić prezent, to błagam o coś z tego przedziału, czyli karmelowo-krówkowo-kajmakowego kocham. Tutaj mam takie dwie czekoladki, wedel mleczna toffee i wawel z krówką. No po prostu będzie jedzone, uwielbiam. Też kochałam w ogóle tę serię wedla karmelowe, ale nie wiem dlaczego oni ją wycofali. Może Wy coś będziecie wiedzieć, ale po prostu było tak, że było tego ptasiego mleczka i czekolad karmelowych coraz mniej, a teraz ich w ogóle już nie ma, na stronie też nie mają. Także no szkoda, ale generalnie właśnie toffee, króweczki różnego rodzaju, zresztą nieraz to Wam różne krówki też pokazywałam, kocham. Ale jeszcze co bardzo lubię, to ciasto marchewkowe. I teraz Wam pokażę. Hit, bo to jest ciasto marchewkowe made by my husband. Proszę bardzo. Ono mi tu stoi i tak pachnie. Po prostu przepyszne. Dajcie znać, czy chcecie od mojego masterchefa przepis na najlepsze ciasto marchewkowe, które Wam uda się, które Wam wyjdzie, które jest przepyszne, które nie ma prawie żadnych takich, wiecie, złych składników, że tak powiem, które jest całkiem zdrowe. Jeżeli będzie dużo głosów na tak, chcemy przepis, to męża zmaltretuje może na Insta. Zrobimy jakąś rolkę. Bo mój mąż jest ostatnio w swojej, jak się śmiejemy, Masterchef era i po prostu i gotuje, i piecze, i robi dużo różnych rzeczy, co nam też jesień umila właśnie, takich jedzeniowych. I tutaj też właśnie ciasto marchewkowe. Miodzio. Tak, nawiązując do miodków jeszcze. Tak, i w tym filmie było tyle rzeczy dla ciała, że po prostu do dawno tyle nie było. Natomiast no, to jest po prostu ważne. To jest ważne, bo to wszystko wpływa na ludzką kondycję. Ale teraz szybciutko coś dla ducha. Nie za wiele, bo za tydzień będą inspiracje. Natomiast trzy takie rzeczy, które ja absolutnie uwielbiam. No to jesienią. To oczywiście dobra książka. Nie ma nic lepszego niż dobra książka albo dobry audiobook, bo jak wiecie, już od dłuższego czasu czasami czytam, czasami słucham. No i właśnie, jeżeli chodzi o czytanie, to właśnie dwa dni temu do mnie przyszła, można normalnie też kupić stacjonarnie, nowa książka Filipa Springera. No po prostu Szara godzina, czas na nową architekturę. Ja kocham jego książki. Uwielbiam to, jak on widzi architekturę i różne zagadnienia architektoniczne, no, urbanistyczne. Więc bardzo się cieszę na tę lekturę. Jeszcze jej nie czytałam, natomiast czytałam tutaj, o czym ta książka jest, więc tym bardziej jestem ciekawa jego najnowszych przemyśleń. Tutaj Wam przeczytam tylko fragment z tyłu, żeby Wam powiedzieć. To jest tak. Jak to możliwe, że tak dużo rozmawiamy o podróżach samolotami, odzieżowych sieciówkach, plastikowych słomkach i samochodach elektrycznych, a tak mało o budynkach? A przecież ślad węglowy związany z wznoszeniem, użytkowaniem i ewentualnym demontażem budowli stanowi około 40% globalnych emisji. Pisze w najnowszej reportersko-eseistycznej książce Filip Springer. Pora więc zadać pytanie o to, jak w obliczu katastrofy ekologicznej musi zmienić się architektura. Więc to są bardzo takie, wiecie, aktualne zagadnienia. Jestem mega ciekawa tej książki. Także ona mi na pewno jesień umili, tak? No i zobaczymy za tydzień, czy znajdzie się w inspiracjach. No, myślę, że już teraz w weekend do niej siądę, jak Wy to oglądacie. To ja w tym czasie czytam Springera i tak, jeżeli coś ciekawego z niej wyczytam, to w przyszłym tygodniu na pewno opiszę. Druga rzecz to oczywiście audiobooki, dlatego że jak już powiedziałam, ja lubię się tak położyć wieczorem, puścić sobie dyfuzorek, żeby mi, wiecie, delikatne światło świeciło, żebym zapaszek miała, słuchawki w uszy i sobie słucham audiobooków. Polecam Wam bardzo BookBeat, oczywiście, aplikację. Polecałam ją w inspiracjach ostatnio, nadal ją polecam, lubię, słucham i no to jest świetna rzecz. Też audiobooków lubię słuchać, kiedy coś robię, gdzieś tam sprzątam na przykład sobie i tak dalej. To też jest w ogóle fajna opcja i też zauważyłam, że wiecie, na wiele książek nie miałabym w tej chwili od dłuższego czasu już czasu,
na czytanie wielu książek, a te audiobooki lepiej wchodzą po prostu, no bo można ich słuchać robiąc inne rzeczy, przy których na przykład no nie mogłabym czytać, tak, jednocześnie sprzątać domu albo właśnie czytać i zasypiać powiedzmy. Tak, także bardzo, bardzo lubię tę formę. No i ostatnia już rzecz to oczywiście ASMR, czyli szuranko tak zwane, mówiłam o ASMR, tak, może tutaj zrobimy takie małe. Mina operatora bezcenna, bo on tego nie rozumie i nie lubi w ogóle i zawsze jak słuchałam tego na głos, to mówił: wyłącz to, wkurza mnie to, a mnie to totalnie relaksuje. Mówiłam już w rocznych ulubieńcach, jeżeli chodzi o gadżety, prawie rok temu, że ja bardzo lubię ASMR i właśnie lubię sobie puszczać i sobie się też przy tym relaksować i odpływać i też w ogóle zauważyłam, że mój mózg jak słucha tego, to zaczyna płynąć. Nawet nie tyle, że zasypiam, to jedno, ale on zaczyna płynąć w takie całkiem inne tory w ogóle, w takie całkiem inne tereny. Przypominają mi się różne rzeczy, jakieś takie, wiecie, wpadam na różne pomysły, że mój mózg się naprawdę czuje przy tym, jak zaczynam myśleć, słuchając właśnie ASMR. Oczywiście, jak się tak zrelaksuję w pełni, wszystko jest dobrze. Że on naprawdę się relaksuje, czuję, że to jest po prostu coś fajnego dla mojego mózgu, a jesienią fajnie, żeby ten mózg i w ogóle, żeby nasze samopoczucie było zaopiekowane i zadbane. Także to wszystko, moje drogie, nagadałam się za wszystkie czasy, ale dla mnie to jest naprawdę ważne, żeby ten taki, wiecie, ciemny, zimny, smutny czas przetrwać, ale na pewno wiele z Was się tutaj odezwie, że kochacie jesień, że jest tak romantycznie, że jest tak tajemniczo, że kochacie mgłę, jesienne kolory i w ogóle jesień, to jest cudowna, no może jest. Ale nie dla mnie. Tak, poza jesiennymi kolorami. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał, że znalazłyście dla siebie coś ciekawego. Trzymajcie się ciepło i jesiennie pozytywnie. Do zobaczenia w moich kolejnych filmach.